Witam serdecznie na kanale Podziemna TV. Dziś mam tylko jedną ogromną prośbę do Państwa. Drodzy widzowie, proszę obejrzyjcie ten materiał w całości. Obejrzyjcie go do końca, błagam Was o to. To jest świadectwo, historia, wstrząsająca historia matki czwórki dzieci, pani Doroty Gudaniec. Wystąpienie z soboty, z tej konferencji, która się odbyła 16 lutego w Warszawie. I ta mama, żeby ratować życie swojego dziecka, musiała stać się przestępcą. Ratowała życie swojego dziecka nielegalnie w świetle prawa. Myślę, że każdy powinien poznać jej historię. Ja sobie pozwolę na komentarz zupełnie w osobnym odcinku i do tego wystąpienia, do całej konferencji. Po prostu to Państwo zobaczcie. Dzień dobry, witam Państwa. Niestety została złamana moja zasada i mój kręgosłup moralny, bo muszę tu stać, a ja mam lekkie ADHD, bo tylko dzięki temu można coś tak naprawdę osiągnąć, pewną formą aktywności. Ja zazwyczaj zaczynam od tego, że staram się nakreślić pewien kontekst, dlaczego osoba, która nie jest naukowcem, nie jest lekarzem, nie jest specjalistą o randze różnych specjalistów w naszym rządzie albo nie rządzie, ma taką legitymację, żeby wypowiadać się w ważnych sprawach, w takich ważnych sprawach jak zdrowie, ma legitymację do tego, żeby powiedzieć, że uczy polskich lekarzy czegoś, albo że w ogóle mogę stanąć przed tak zacnym gronem, będąc zaproszona, gdzie czuję się, proszę Państwa, zupełnie z innej bajki w stosunku do przynajmniej moich przedmówców. Nie wiem, jak będzie później. Ale proszę Państwa, mam tą legitymację, dlatego że sama sobie ją wzięłam. Wzięłam ją sobie sama, ponieważ przyszedł na świat mój syn. Mój syn, który na dzień dobry został przez ten system skreślony. Pierwsza rzecz, jaką usłyszałam, to to, że powinnam przyzwyczaić się, że to tak długo nie pożyje. Jeszcze pani jest młoda, jeszcze se pani urodzi. I zaczynamy się zastanawiać w takim momencie, co zrobić dalej. Mój syn urodził się z zespołem Downa, ale to nie jest problem. Problemem stało się to, że w 7 miesiącu swojego wcześniaczego życia, bo urodził się jako wcześniak, okazało się, że policzyłam to po latach dopiero, byłam tak mocno zindoktrynowana, że nie miałam świadomości, że w 4 miesiące życia mojego dziecka podałam mu 11 szczepień. W 7 miesiącu życia, czyli sporo po ostatnim szczepieniu, nieświadoma tego, że patrząc na mruganie oczkami i wyrzuty rączkami, i to było tak szalenie zabawne, to było takie słodkie, tylko że w 7 miesiącu życia zobaczył to ktoś inny niż ja, nie specjalista, zobaczył to terapeuta i powiedziała, że jest to padaczka. Nie mogłam w to uwierzyć, ale byłam pełna wiary w system, pełna wiary w kompetencje, więc w piątek dowiedziałam się, że padaczka od terapeuty, więc w poniedziałek znalazłam się w szpitalu. I w tym szpitalu potwierdzona została ta padaczka i zostały wdrożone konwencjonalne strategie medyczne, takie jakie są rozpisane zero-jedynkowo. Z kartki można to przeczytać. I proszę Państwa, kilka miesięcy pobytu w szpitale, w pierwszym okresie było to blisko 3 miesiące, i już była diagnoza, padaczka lekooporna. Ale ja dalej byłam pełna nadziei, dalej byłam pełna wiary w kompetencje, bo przecież ja nie jestem lekarzem, ja jestem tylko mamą. Co z tego, że czwórki dzieci i co z tego, że troje jest zdrowych? Ale ten jest chory, więc jestem pod najlepszą opieką. Pierwszy, drugi, trzeci, ósmy, 12, 16, łącznie 23 leki neurologiczne. Głębokie upośledzenie. Znacie Państwo ludzi z zespołem Downa, którzy chodzą, którzy potrafią czytać książkę, pójdą do sklepu? To też jest kapitał społeczny. Ale mój syn w wieku 5 lat trafił na OIOM. Trafił na OIOM, żeby tam umrzeć w świetle procedur. Bo tak mi powiedziano, że proceduralnie nic się nie da zrobić. Przeżył stan padaczkowy, został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną, przeżył sepsę, zakrzepicę, zapalenie osierdzia,
zapalenie piramidy, przepraszam, wyrostka sutkowatego piramidy kości skroniowej i każdego dnia mówiono mi, że mam pozwolić mu umrzeć, bo takie są procedury. Proszę Państwa, ja wtedy znienawidziłam to słowo, chociaż jestem proceduralną osobą i szanuję procedury i staram się szanować prawo, bo uważam, że ono porządkuje wiele rzeczy. Ale w tamtych dniach, kiedy siedziałam przy dziecku, które miało umrzeć i słyszałam o tym każdego dnia, wiecie, gdzie miałam te procedury? W bardzo głębokim poważaniu, w bardzo głębokim poważaniu. I przyszedł taki moment, kiedy doszła do mnie informacja o konopiach, że gdzieś daleko, gdzieś na świecie jest dziecko w Colorado, które w podobnym stanie jak mój syn, będąc w śpiączce farmakologicznej, z podpisaną deklaracją o nieprzystąpieniu do ustawicznego reanimowania, tak samo jak my, i zostaliśmy do tego zmuszeni. To tak a propos jeszcze walki o obronę życia poczętego. Poczęte walczymy, natomiast już o to żyjące niekoniecznie. I lekarze zmuszają do tego, żeby podpisać deklarację o nieprzystąpieniu do ratowania. I nie chciałam tego robić, ale byłam zmuszona. Ale nieważne, lećmy dalej. I proszę Państwa, poszłam z tą informacją do lekarzy, którzy przecież cały czas twierdzili, że mój syn umiera, tak? Że nie ma szansy, że to może być dzisiaj, każdego dnia. I mówię, jest takie coś, jest dziewczynka, jest jakieś konopie. Czy pani zwariowała? Czy pani się w głowie pomieszało? Narkotyki? No, nie wiem, no, morfina chyba jest cięższym narkotykiem. Ja mówię, jeżeli to mogło komuś pomóc, to spróbujmy, przecież nie mamy nic do stracenia. Nic. Przecież mówicie mi, że ma umrzeć. A ja nie chcę, żeby umarł. Niech się pani z tym pogodzi. Dzieci umierają. My nie możemy nic zrobić, bo my nie mamy na to procedur. Więc zapytałam, co by się musiało stać, żebym mogła z wami o tym rozmawiać. Myślę, że potraktowano mnie trochę na odczepne, nie bardzo wierząc, że to się uda, ale powiedziano mi, że jak zdobędę pozwolenie Ministerstwa Zdrowia, to będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, zajęło mi to 4 dni tak naprawdę. W ciągu tygodnia miałam już konopię. Poszłam z tym, z dokumentami, poszłam z konopiami. Wtedy nie wiedziałam, że jestem przestępcą. Nie miałam pojęcia o tym, że mając dokument z Ministerstwa Zdrowia, co prawda z gardła wyrwany, nie miałam pojęcia, że jeżeli ktoś mi przesłał te konopie transportem lądowym, wsadzając we własny samochód i z Holandii przywożąc na polską autostradę, gdzie mój mąż o 5 rano odebrał to, że myśmy byli przestępcami. Nie miałam pojęcia, że za to grożą paragrafy. Ja chciałam ratować życie dziecka. I przychodzę z tym wszystkim do lekarzy i mówię, proszę, jest, proszę mu pomóc. No pani chyba naprawdę zwariowała. Zostanie pani zakaz wstępu na OIOM. Zostanie pani pozbawiona możliwości przychodzenia do tego dziecka. Pani przeszkadza w naszej pracy. Jakiej pracy? Co robicie takiego, co może mi dać szansę? No robimy wszystko, co w naszej mocy. Ja mówię, ale to za mało. Za mało, bo mówicie jednocześnie, że mam się pogodzić, a ja się nie chcę pogodzić. Spróbujmy chociaż. Co stoi na przeszkodzie? Jesteśmy pod ścianą. On umiera. Spróbujmy chociaż. Nie, proszę Państwa, bo na to są procedury. Bo człowiek nie jest podmiotem, jest przedmiotem. Jest przedmiotem w systemie, który decyduje o tym, jak mamy żyć i jak mamy umrzeć. Który mówi o tym, że jeżeli wykorzystamy 5., 10., 23. tabletkę, to mamy wykorzystać jeszcze 28. i 48. i aż do śmierci, bo takie są procedury. Bo ktoś ustalił, że człowiek nie ma prawa wyboru. I ja się zbuntowałam i stałam się przestępcą. Naparzyłam herbaty, nie wiedziałam, że to jest bzdura, ale nie miałam innego wyjścia, nie miałam kogo zapytać, co z tym zrobić. Naparzyłam herbaty, naciągnęłam jej do strzykawki. Mój syn w tamtym dniu, kiedy to podałam po raz pierwszy, miał podłączonych 13 pomp infuzyjnych. 13. I z każdej części jego ciałka wychodziła jakaś rura. Rura do respiratora, rura do sondy, rura do cewnika. Podłączona krew, transfuzja.
żywienie parentalne, czyli takie dożylne. I ja mu zaczęłam te konopie, proszę Państwa, tą herbatę z konopi wciskać przez sondę. Potem przyszła pielęgniarka i odciąga zwroty tak zwane z żołądka, bo on nie trawił już. Ten zwrot był zielony. No to myśleli, że to jest kolejny objaw. Ale ja się już wtedy bałam powiedzieć, że robię coś na własną rękę. Nie powiedziałam nawet własnemu mężowi o tym, co postanowiłam zrobić. Wzięłam na siebie absolutnie całą odpowiedzialność, licząc się z tym, że jak mój syn umrze, to mnie oskarżą o to i ja sobie też nigdy nie wybaczę. Ale podjęłam to ryzyko i mój syn żyje. I żyje już blisko 5 lat od tamtego momentu. I wtedy, zanim tam trafił, leczony proceduralnie 23 lekami neurologicznymi, systemowymi, nie podnosił głowy nawet. Nie miał wyrazu twarzy, nie uśmiechał się, nie było z nim żadnej komunikacji. Mówiono mi, zostaw, to roślina jest przecież, z niego nic nie będzie. A dzisiaj on się uczy chodzić. Dzisiaj mówi mama. I dzisiaj z 500 napadów dziennie wtedy ma kilka napadów w miesiącu teraz. Ma dalej padaczkę. I prawdopodobnie będzie ją miał do końca życia. Liczę się z tym. Ale godność jego życia zmieniła się bardzo. I teraz przejdziemy, proszę Państwa, do tego, co chcę powiedzieć na konferencji ekonomicznej skądinąd, prawda? Otóż, proszę Państwa, czy człowiek jest kapitałem społecznym? Jak to mam zmienić? O, dobra. Nasza historia generalnie to jest przykład walki o to, co powinno nam być dane z przyrodzenia. Po prostu. Rodzimy się jako ludzie i mamy prawo do godności. Do godności życia, do godności umierania, do godności podejmowania decyzji za własne życie, do godności dokonywania wyborów na temat chociażby sposobu leczenia. Ale ktoś się zastanowi, co ma piernik do wiatraka? Gdzie pieniądze, a gdzie leczenie? Skąd przeskok od zespołu Downa i konopi do ekonomii? Proszę Państwa, jest to ogromny, tak naprawdę wspólny pomost. Pieniądze. Pieniądze. Bo co się okazuje? My dzisiaj żyjemy sobie w takim kraju, który nie tylko wyważa otwarte drzwi, ale przeczy zasadom światowej ekonomii. Jesteśmy w kraju, w którym trzeba było zebrać blisko 100 tysięcy podpisów, użyć niemalże szantażu emocjonalnego, wnieść trumnę na Komisję Zdrowia, a dokładnie 3 trumny, dziecięce, małe, białe, żeby ktoś zechciał słuchać tego, że za konopiami nie idą tylko emocje, że nie jest to wrota, że nie są to wrota, czy niektórzy twierdzili, drzwi do narkomanii, że konopie mają potencjał medyczny. I znowu, gdzie tu pieniądze? A no proszę Państwa, są pieniądze, tylko nie w tym miejscu, w którym niektórzy sobie życzą. Bo w momencie, kiedy ja nie wiedziałam o konopiach i mój syn był klientem systemu i stosował 23 leki neurologiczne w ciągu 5 lat życia, a takich synków, takich dzieci, matek, osób chorych, w tej chwili w Polsce jest 200 tysięcy chorych na padaczkę lekooporną. Lekooporną. Czyli z założenia taką, na którą leki nie przyniosą żadnego rezultatu. Ale w Polsce, dlatego że człowiek nie jest ważny, że obywatel nie stanowi prawa, nie stanowi kapitału, tylko stanowi maszynkę do robienia pieniędzy korporacyjną. Bo te leki są częściowo refundowane. Ktoś kupuje te leki. I nie patrzy na to, że jeżeli są nieskuteczne, to trzeba rozszerzyć arsenał, trzeba poszerzyć swój sposób myślenia i skorzystać z tego, co już zostało wypracowane. I tak, proszę Państwa, zaczęła się moja przygoda. Tak trwa do dzisiaj. I znowu pieniądze. Szukając inspiracji, udałam się do Izraela. I proszę Państwa, wielkie zdziwienie mnie ogarnęło. Po pierwsze, żałuję, że nie jestem Żydówką, naprawdę. Mówię to zupełnie uczciwie. To mówię to do tych, którzy będą w internecie oglądać, a mnie tak hejtowali i mówili, że jestem Żydówką i lewacką K. Nie jestem jednym i drugim. A szkoda, bo w Izraelu, proszę Państwa, zobaczyłam, że
człowiek, obywatel, to jest mega kapitał. Że tam się robi absolutnie wszystko, żeby ten obywatel był cały czas aktywny, żeby był twórczy, żeby generował również dochody dla państwa. Więc tam, jeżeli pacjent, czyli obywatel, bo żeby być pacjentem, trzeba być wcześniej człowiekiem, tak i obywatelem danego państwa, więc tam, jeżeli obywatel zachoruje, to tam się robi absolutnie wszystko, ale to absolutnie wszystko, żeby go natychmiast, najniższym kosztem doprowadzić do zdrowia. Słyszeliście państwo o tych opowiastkach, że w Izraelu się nie używa chemioterapii? To jest bzdura. Absolutnie używa się. Ale używa się chemioterapii, która jest celowana, poprzedzona bardzo wnikliwymi badaniami i jest podawana w sytuacji, kiedy lekarze mają jakąkolwiek pewność, że ona przyniesie efekt. Tymczasem w Polsce leczymy się protokolarnie, proszę państwa, mamy protokoły tak zwane. Mi z racji mojej zainteresowań medycznych wpadły takie protokoły w ręce. Zaręczam państwa, że jak nie ma tu być może ani jednego lekarza na sali, każdy może ten protokół zastosować. Wystarczy, że mamy zdolność czytania ze zrozumieniem. Naprawdę, nie trzeba żadnej finezji. Kiwacie niektórzy głowami, myślicie, że to jest przerost moich jakichś takich spiskowych teorii dziejów. Ale nie, proszę państwa, tak to wygląda. Uczy się procedur pewnych. Oczywiście ci lepsi lekarze, którzy mają jeszcze jakieś zapędy ku temu, żeby być rzemieślnikiem, sztukmistrzem w leczeniu ludzi, używają też głowy. Natomiast niestety bardzo wielu lekarzy jest tak potwornie zindokrynowanych systemowo, że używają tylko protokołów. Tylko. I proszę państwa, dzisiaj wziąłam tutaj telefon z jednej strony po to, żeby śledzić czas, czy jeszcze mam ten czas na wypowiedź, ale z drugiej strony po to, żeby przytoczyć, proszę państwa, to, co powiedział dzisiaj profesor, dzisiaj dokładnie, profesor Marek Godlewski, że niedługo w Polsce co drugi człowiek zachoruje na chorobę nowotworową, z czego połowa umrze. Raz, dwa, raz, dwa. Ene due rike fake. Tak? Na kogo wpadnie? Teoretycznie na każdego z nas. I teraz, w momencie, kiedy wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy, to tylko od nas zależy, czy podniesiemy się z kolan i czy zażądamy traktowania nieprzedmiotowego, bo to mamy w pakiecie, podmiotowego. Czy pozwolą nam korzystać z zasobów natury, czy pozwolą nam na polskiej ziemi uprawiać konopie, które na amerykańskiej ziemi w jednym stanie Colorado powodują, że Colorado jako najbiedniejszy stan swojego czasu wypracowuje nagle 18 miliardów dolarów nadwyżki budżetowej od momentu wprowadzenia legalizacji pełnej. Czy znajdzie się ktoś w polskim nierządzie, który zdecyduje, że polski rolnik może uprawiać konopie choćby po to, żebyśmy mieli lepsze jedzenie, żebyśmy mieli pełnowartościowe białko, dlatego że dzisiaj krowę to ciężko zjeść, bo nie wiemy, czy będziemy zdrowi. I to nie jest wina rolnika, tylko to jest wina tego systemu, który jest pazerny, który jest nastawiony na korupcję. Czy będziemy jeść dobry olej z konopi, czy musimy go sprowadzać? Dlaczego mamy go sprowadzać? Polska była potentatem, jeżeli chodzi o uprawę konopi. Filip z konopi wyskoczył. A co my dzisiaj mamy? A my dzisiaj musimy prosić o pozwolenie, żeby zasiać metr kwadratowy, nie mówiąc o hektarach. Musimy to kontraktować, musimy się opowiadać. Może w każdym momencie wejść prokurator na pole, zrobić badania, zlecić te badania i spalić to pole, bo przekroczy się normę czegoś, co w roślinie jest naturalnym składnikiem. Jeden, jedyny składnik w konopiach jest psychoaktywny. I z tego jednego składnika politycy uczynili wielką, wielką machinę tak naprawdę służącą do tego, żeby zniewolić ludzi. Tak, dokładnie zniewolić. Bo co my jeszcze możemy z tych konopi oprócz jedzenia? Możemy, proszę państwa, się ubrać. Możemy mieć doskonałe włókna. Używaliśmy ich do produkcji żagli, worki, różnego typu materiały, odzież konopna, która oddycha, która jest hipoalergiczna. Ale co by było w tym kraju, gdyby nagle ludzie przestali mieć alergię? No przecież biznes by padł, korporacje by nie miały co robić.
Więc ja się pytam, kiedy Polak będzie kapitałem narodowym? Kiedy zadbamy o Polaka, żeby był zdrowy, żeby miał dostęp do najlepszych metod, żeby mógł się tanio leczyć, żeby mógł sam podejmować decyzje? I to musimy zrobić my. My, każdy z nas. Nie partie, nie politycy. Tylko my, zacząć od siebie. Zrozumieć, że mamy prawo. Że mamy prawo wymagać. Że mamy prawo żądać. I że mamy prawo się nie godzić na to, co nam ten system funduje. Nie jestem wywrotowcem. Nie jestem antysystemowcem. Jestem matką wariatką. Osobą, która postanowiła, że nie pozwoli umrzeć własnemu dziecku i która przez kolejne lata przewalczyła system w tym kraju. Wywalczyła, nie sama, bynajmniej nie sama. To, że zmieniło się prawo, czyli można. Doprowadziliśmy do zmiany prawa. Ale oczywiście, żeby nie było tak dobrze, to korporacje poprzez swoje lobbingi bardzo mocno zadbały o to, żeby ten Polak jednak nie był kapitałem. Bo co nam po ustawie, skoro my musimy sprowadzać zielsko, bo nazwijmy rzeczy po imieniu. Ta roślina rośnie. Może rosnąć w lepszych lub gorszych warunkach, ale ona rośnie. Jej nie trzeba produkować w fabryce. Musimy sprowadzać z Kanady dzisiaj. I wiecie, że ta sama roślina w Polsce kosztuje 75 zł za gram. A ta sama, tej samej firmy w Niemczech w przeliczeniu kosztuje 30 zł za gram. Rozumiecie to? Ja nie rozumiem. Ja za głupia jestem na to. I tak możemy sobie polecieć dalej. Konopie nam też mogą dać dach nad głową. Mogą dać nam doskonały materiał budowlany. Belgia buduje z konopi. Francja buduje z konopi. Niemcy budują z konopi. A my co? A my tylko zginamy kark i płacimy podatki. I żyjemy tak, żebyśmy byli chorzy. Bo jak jesteśmy chorzy, to biznes się kręci. Bo pacjent wyleczony to klient stracony. Dla korporacji. Ale żeby jasność była, nie jestem przeciwna medycynie. Absolutnie nie. Ale medycyna w Polsce kiedyś stała na bardzo wysokim poziomie, bo nie mieliśmy dostępu do korporacji, nie mieliśmy dostępu do wielu rzeczy, więc lekarz musiał myśleć. Musiał używać wody utlenionej, musiał używać witaminy C, tanie rzeczy. Musiał wykorzystywać proste mechanizmy po to, żeby utrzymać pacjenta w zdrowiu. A dzisiaj mamy sytuację, w której podsekretarz stanu za nasze pieniądze kupuje trzeci sort szczepionek, który jest wycofany ze świata. Nie wiem, czy była tam korupcja, za rękę nie złapałam, ale jeżeli miałabym postulować zmiany w Konstytucji, to zażądałabym wpisu o bezwzględnej karze śmierci za tych, którzy odpowiadają za to, że depopulują nasze społeczeństwo. Żeby każdy, kto następny będzie chciał rękę wyciągnąć i wziąć jakiekolwiek profity z tego tytułu, że kupuje coś tanio, byle co, niezbadane, coś, co jest wycofane w innych miejscach, żeby odpowiadał za to głową. Żeby gilotyna znowu stanęła na placu tutaj, koło kolumny Zygmunta najlepiej. Oczywiście jest to mrzonka. Jestem też przeciwna karze śmierci. Oczywiście, że jestem. Ale nieuchronność pewnych mechanizmów jest nam niepotrzebna, jest po prostu nam niezbędna. Po to, żeby właśnie człowiek, żeby obywatel stał się kapitałem. Bo jeżeli obywatel jest zdrowy, to jest produktywny. Jeżeli jest produktywny, to będzie pracował na podnoszenie komfortu życia swojego, swojej rodziny, swojej społeczności. Będzie mu się chciało, będzie doceniony, będzie szanowany. A dzisiaj co? A dzisiaj oprócz cudownych zjawisk na Jasnej Górze mamy cudowne zjawiska w ZUS-ie. Uzdrawianie na skalę masową. I głodowe pensje, emerytury. I moment, w którym ja jako matka niepełnosprawnego dziecka zbuntowałam się, bo nie biorę żadnych zasiłków.
Bo normalnie, gdybym chciała wziąć zasiłek, który mi się należy jak psu miska, bo przecież lata całe pracuję i płacę podatki w tym kraju, to ja nie mogę dorobić sobie 2 złotych na to. A to, co mi daje państwo jako zasiłek za to, że mam niepełnosprawne dziecko w wyniku prawdopodobnego NOP-u, to mi nawet na waciki nie starczy. Więc jeszcze się nas upokarza, jeszcze nas się zmusza do tego, żebyśmy zbiórki publiczne robili. Czy jest to ekonomia, proszę państwa, szanowne grono? Ja jestem prosta baba. Matka wariatka. Może nie mam tytułów, nie mam dyplomów, nie mam też kompleksów z tego tytułu, ale mam coś, co chciałabym, żeby każdy Polak miał na równym poziomie. Godność osobistą i walkę, wolę walki o to, żebyśmy nie byli traktowani jak wycieraczka. Dla kogokolwiek. Po wycieraczce chodzą i królowie, i paziowie. A ja bym chciała, żeby po nas nikt nie chodził. Chciałabym, żebyśmy byli traktowani po prostu godnie, a wtedy ekonomia też się będzie zgadzać. Dziękuję. 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 Dziękuję.